Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To jest boks, razem z nami Janusz Pindera. Tuż po konferencji, dosłownie minutę temu zakończyła się konferencja Różański versus Babicz. Jak pan podsumuje tą konferencję? Co mogliśmy się z niej dowiedzieć? No, tak naprawdę niewiele, oprócz tego, że przebiegała w bardzo sportowej, spokojnej atmosferze, a więc żadnego trash talku, a więc bardzo, bardzo powiedziałbym jeszcze raz, spokojnie, elegancko zachował się Babicz, który czasami mógł nam się kojarzyć z takim, powiedzmy, odpowiednikiem swojego przydomku, a więc Savage, a więc taki dzikus. Nie, to jest facet, który wie, czego chce, jest bardzo pewny siebie, choć tak naprawdę no, wiemy doskonale, że nic szczególnego w boksie w kategorii ciężkiej nie osiągnął. To samo dotyczy Łukasza Różyńskiego, choć z drugiej strony w przypadku Łukasza Różyńskiego to jego cała kariera jest jakimś niesamowitą sytuacją. Pamiętajmy o tym, że kiedy ostatni Polak walczył bodajże chyba 2016 roku w obronie tytułu Mistrza Świata, czyli Głowacki przegrywając z Usykiem na gali nokautu, to wówczas, o ile dobrze pamiętam, chyba swój trzeci pojedynek w ogóle zawodowy toczył, miał za sobą chyba trzy pojedynki różańskie, a więc to jest zupełnie skok w kosmos zawodnika, którego kiedyś w pewnym klubie nie chciano, bo stwierdzono, że jest za stary i nie ma sensu, żeby boksował. Życie, płata, niespodzianki. On też wielu sprawił przykrą niespodziankę, mówię o Różańskim, wygrywając przecież bardzo zdecydowanie przed czasem, czy to Sosnowskim, czy to z Izu Ugonochem, a ostatnio z Arturem Szpilką. Ktoś powie, że dobrze, wygrał z zawodnikami, którzy byli już na finiszu swojej zawodowej kariery, to co najlepsze mieli za sobą. To nie ma większego znaczenia, po prostu wykorzystał ten czas w boksie, tak jak myślę, w życiu polega na tym, żeby swój czas potrafić wykorzystać. Jak na razie Różański wykorzystuje go znakomicie już sam fakt, że będzie walczył o tytuł organizacji WBC w Rzeszowie, a więc u siebie. To jest dla niego życiowy sukces, a kosmicznym sukcesem będzie, jeżeli ten pas zawiśnie na jego biodrach. A wydaje mi się, że absolutnie nie jest bez szans, bo to jest walka, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, prawda, to, że większe doświadczenie wyniesione z ringów amatorskich i zawodowych jest po stronie Babicza, że to on jest jednak młodszy, że jest trochę wyższy, ale z kolei pamiętajmy, że taki prawdziwy ciężki to jest przecież Różański. On tutaj sporo zbijał do kategorii Bridger, prawda? Można powiedzieć z drugiej strony, że z kolei Bridger jest absolutnie naturalną kategorią, bo on właściwie nie ważył powyżej 100 kg w zdecydowanej większości swoich walk, mówię o Babiczu. A więc te szanse układają się, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, 50-50 i tu absolutnie nie będę zaskoczony, jeżeli to wygra Różański, ale też nie będę specjalnie zaskoczony, jak wygra to Babicz. Ja myślę, że będę zaskoczony, że walka faktycznie potrwa 12 rund. To tym będę zaskoczony. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.